Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy w trzy karty. Oglądajcie. Cześć Daria, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, dzisiaj zagramy w trzy karty. Świetnie. Kojarzysz może grę w trzy karty? Kojarzę. Kojarzysz, tak? Kojarzę. Grałaś kiedyś albo coś widziałaś, jak oszukują? Nie grałam, ale nad morzem przeważnie. Ale widziałaś, jak tam, wiesz, jak oszukują, tak. Dokładnie. Nie grałaś nigdy? Nie. To mam nadzieję, że dzisiaj nie będziesz miała szczęścia początkującego w grze ze mną. Ogólnie sytuacja z trzema kartami wygląda zazwyczaj tak, że tak jak powiedziałaś, jest rozłożone takie stoisko z trzema kartami i ludzie są zachęcani do tego, aby tam podejść pod pretekstem tego, że można wygrać jakąś kasę, nie? Dokładnie. No i wiadomo, jak można coś wygrać, to lecę i się nie zastanawiam. I cała gra zazwyczaj zaczyna się od dwóch kart. Mhm. To jest gra w trzy karty, ale żeby wyjaśnić zasadę, dwie karty są po prostu łatwiejsze. Mamy w tym przypadku pustą kartę, która będzie kartą wygrywającą i Jokera, który, jak sama czeszka wskazuje, jest kartą przegrywającą. Zrobimy taką rozgrzewkę, żeby sprawdzić Twoją spostrzegawczość. Twoim, jak i Waszym zadaniem, moi drodzy widzowie, będzie przez cały czas śledzić pustą kartę. Uwaga! Kiedy zamieszam karty, odwrócę i zamienię miejscami, gdzie jest pusta karta? Tu jest pusta karta, bardzo dobrze. Teraz, żeby to była gra w trzy karty, no to dołożymy trzecią kartę, drugiego Jokera, żeby nie było za łatwo. No i Daria. Żeby to była taka naprawdę, już taka konkretna gra w trzy karty, no to nie możemy grać o nic. Mhm. Musi pojawić się kasa, nie? Ja tutaj mam... O! Stówę! Mamy budżet, to dam Ci stówę, trzymaj, wystaw dłoń w taki sposób i trzymaj. Drugą dłoń możesz wystawić tak, to będzie nasz taki stolik, trzymaj go przez cały czas. I teraz uwaga. Kiedy zrobię taki ruch, żeby odwrócić dwa jokery, zamieszam karty, to gdzie jest pusta karta? W środku. W środku jest pusta karta, rewelacja. Czyli rozumiecie, o co chodzi. Macie przez cały czas śledzić pustą kartę, nie dać odwrócić swojej uwagi poprzez jokery, które tę uwagę mają odwrócić. Uwaga. Kiedy na Twoją dłoń położę pustą kartę, gdzie jest pusta karta? Na mojej dłoni. Nie, pusta karta jest tutaj. A u Ciebie jest oczywiście joker. Nie śledziłaś uważnie, ale spokojnie, nic nie szkodzi. Zrobimy to jeszcze raz. Kiedy na Twoją dłoń położę jokera. Widzisz, że pusta karta jest u mnie. Kiedy odwrócę pustą kartę, gdzie jest pusta karta? Na wierzchu. Że tutaj? Tak. Nie, tu jest drugi joker. A pusta karta jest u Ciebie. Wiesz co? Żeby ułatwić sobie trochę grę, zrobimy tak, że pustą kartę schowamy do kieszeni. I teraz pytanie, gdzie jest pusta karta? W kieszeni. W kieszeni, dokładnie. Masz absolutną rację. Tutaj mamy dwa jokery. Jednak pamiętajcie o tym, że to oszust zawsze ma nad Wami przewagę. Ja w tym momencie mogę wziąć dowolnego z tych jokerów, zrobić coś takiego, pojawić tutaj pustą kartę, a drugi joker pojawia się w tym momencie w mojej kieszeni. No bo rozumiecie, o co chodzi, prawda? Mamy tutaj jokera, pustą kartę i jokera. I Waszym zadaniem przez cały czas jest śledzić pustą kartę. Kiedy położę na Twoją dłoń pustą kartę, to gdzie jest pusta karta? Na mojej dłoni. Tutaj? Tak. Nie, nie, tutaj nie, to jest trzeci joker. Ja trochę oszukuję, ja mam trzy jokery. Pusta karta jest w tym momencie w mojej kieszeni. Mam cztery karty, to jest gra w trzy karty. Nie możemy mieć czterech kart, więc musimy się jednej pozbyć. Uwaga, to będzie trochę podchwytliwe. Kiedy położę na Twoją dłoń pustą kartę, a jokera schowam do kieszeni, to gdzie jest pusta karta? W kieszeni. W kieszeni. Nie, nie, tutaj pusta karta jest tutaj, musieliśmy się jednej pozbyć, nie? Ale zobacz, jaką mam fajną sytuację, gdzie po jakimś czasie mówię Ci prawda, Ty mi nie wiesz, bo Cię wcześniej oszukałem, prawda? No, całkiem fajnie. Słuchaj, na sam koniec zrobimy tak, że odwrócimy trochę rolę. Dobra? Zrobimy tak, że teraz jokery będą wygrywać, a pusta karta będzie przegrywać. Zgoda? Dobra. No właśnie. Ludzie bardzo często zgadzają się na taką zagrywkę, a tak naprawdę jest to gwóźdź do trumny. Bo wystarczy, że w tym momencie na Twoją dłoń położę jokera, pstryknę, mamy tutaj pustą kartę. Wystarczy, że wezmę kolejnego jokera, położę na Twoją dłoń, pstryknę, mamy pustą kartę, ponieważ nie mogę pozwolić na to, abyś miała jakiekolwiek szanse na wygraną. Wszystkie trzy puste karty są w mojej dłoni, trzy jokery są w mojej kieszeni, a kasa oczywiście wygrywa oszust. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, abyście nigdy, absolutnie nigdy nie grali w trzy karty. Daria się teraz o tym przekonała. Szczególnie z Piotrem. No, szczególnie, tak, szczególnie ze mną. No i co możemy powiedzieć? My z Darią dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie.